Dzień dobry. W studiu poseł Grzegorz Schetyna, pierwszy wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, szef Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. 23 listopada podczas konwencji Platformy ma zostać wybrany pierwszy wiceprzewodniczący partii. O ile będzie jeszcze ta funkcja? Czy pan jest zainteresowany sprawowaniem jej? Będziemy wybierać wszystkie władze krajowe 23 listopada, to znaczy Radę Krajową. Później zarząd krajowy, wiceprzewodniczący, tak, czy, Czym pan jest zainteresowany, jeśli w ogóle? Zależy. Dzisiaj trudno powiedzieć, czym jestem zainteresowany, bo pracujemy nad statutem, który chcemy zmienić i napisać władzę troszkę w inny sposób. Ale kto pracuje? Pan też pracuje? Jest komisja statutowa. Marszałek Grabarczyk jest jej szefem. Przedstawiciele wszystkich regionów tworzą tę komisję. Ona przedstawi na konwencji propozycję zmian statutu, i od to, tego to zależy... To jest skomplikowane. Czy będzie pan, czy chce, Chce pan być drugim po Bogu? To zależy od y, współpracy i ustaleń z przewodniczącym partii, z Donaldem Tuskiem. A jak teraz ta współpraca wygląda? Wygląda. Znaczy, myślimy o tym, rozmawiamy o tym, A jak, jak to wygląda. Myślim, Zima jest? Rozmawiamy. Nie, jesień piękna, ciepła, polska jesień. No, to jest właśnie zimna jest ta. Bardzo <laughs> zimna, zimny jesień. poranek i ciepły zimna dzień. Zimna jesień rozmawiamy o, o, o przyszłości, o tym, co przez dwa lata Platforma musi zrobić, żeby wygrać, wygrywać następne wybory w przyszłym i następnym roku. Ale ciągle pan jest zainteresowany współpracą z Donaldem Tuskiem? Oczywiście, na takich tak. zasadach, jak w tej chwili? Nie, znaczy niezbędna jest współpraca w, w Platformie Obywatelskiej. To jest zbyt duża partia, żeby można było sobie pozwolić na Konflikty i, i, i jakąś domową, domową wojnę. A kto robi te konflikty? To premier konfliktuje? Raczej nie, nie premier. Mówię o kampanii wyborczej, która jest w środku, wewnątrz. Wybieramy szefów regionów. Zawsze wtedy, kiedy są wybory prawdziwe, kiedy jest konkurencja i rywalizacja, zawsze są emocje. I tak jest też w platformie, ale. Pod koniec listopada kończymy ten etap. Ale pan jakoś jest bez emocji. Ja pana pytam o funkcję wiceprzewodniczącego, a pan mi wszystko owija. No tak, bo nie chcę nudzić słuchaczy na temat właśnie, zawiłości statutu. Ale właśnie Mogę pan pani powiedzieć, Nie że... chcę pan nudzi, bo jakby pan powiedział od razu. Jestem zainteresowany. O, no właśnie. Ale chciałbym też porozmawiać o tym, jak ma wyglądać zarządzanie Platformą Obywatelską, jakie jest miejsce sekretarza generalnego, jak jest skonstruowana podległość struktury i regionalnej. Dobrze, a czy to powinno być Dobrze. zmienione? Czy sekretarz tak. generalny powinien być tak wzmocniony, być tak, tak mocny jak kiedyś pan tak. był mocny będąc sekretarzem? Tak uważam. Tak uważam, że w momencie kiedy przewodniczący partii spełnia funkcje państwowe, jest premierem, ważne jest, żeby sekretarz generalny mógł zarządzać partią między wyborami, żeby ją prowadził. I, I wtedy byłby pan zainteresowany byciem tak, sekretarzem ale generalnym. Ale to jest kwestia rozmowy i decyzji także przewodniczącego partii. To musi być w synergii i w porozumieniu. To nie może być przeciwko komuś. To musi być stworzony zespół, który będzie odpowiedzialny za platformę przez cztery lata. To prawda, że pan chce zwierzęco rządzić? Nie, nieprawda. Tak przeczytamy, że pan chce zwierzęco rządzić, i <laughs> od razu się zastanawiałam, czy bardziej zwierzęco niż Leszek Mile. Polityka jest yy, dla dużych chłopców. i i, I oczywiście jest y, czymś poważnym. I jeżeli jest się w polityce, to chce się wygrywać. Ja lubię wygrywać. Nie no dobrze, a, tego. a duży chłopiec mógłby być szeregowym członkiem Platformy? Zawsze tak. No to platforma jest wielkim projektem. Zbudowaliśmy ją 12 Naprawdę? lat temu. Pan by to zniósł? Czy znaczy, jestem szeregowym członkiem Platformy. No oprócz nie. tego mam funkcje, które wynikają z wyboru. No ale, ale jakby nie było oprócz tego. Platformy. Ale zawsze najważniejsza jest, dla mnie jest najważniejsza Platforma i robię wszystko, żeby była gotowa do wygrywania wyborów i do spełniania oczekiwań Polaków. Pan sobie, że wygrywa z panem w, na dolnym Śląsku Jacek Protasiewicz? Pani, prawdziwa konkurencja ma wielki sens w polityce, jeżeli ja się cieszę, że, że są kontrkandydaci, że Platforma Obywatelska nie jest partią, gdzie prezes wskazuje, tak jak w pisie kto ma być szefem regionu. Prawdziwe wybory, prawdziwa rywalizacja i konkurencja. Uczciwa z podniesioną głową. I uważam, że to jest kilka, sukces. kilka okrągłych słów. Ale, wie pani, to de delegaci będą decydować dolno, dolnośląscy, czy ja będę przewodniczącym, czy, czy ktoś ja, inny. Ja zadam inne pytanie. Mhm. Czy pan jest w stanie przyjąć do wiadomości taki, taki wariant, że pan zostaje szeregowym członkiem bez swojego regionu, że już pan nie jest baronem? Jestem w stanie przyjąć, ale wygram te wybory. Proszę we mnie uwierzyć, pani redaktor. A ja, tam nie, ja ja w ogóle nie jestem w platformie i na Dolnym Śląsku, także. także mogę pani moja wiara to w ogóle nie ma nic do Ale ja mam wiarę, trzeba mieć, trzeba, trzeba wierzyć. Ma pan y, wysokie zaufanie, trzecie miejsce. Może, może to, to, to pan powinien zrealizować tę swoją zwierzęcą chęć władzy, ponieważ Donald Tusk ma 49% nieufności w tak, ostatnim ale, sondażu. Ale dobrze pani redaktor wie, że zawsze władza, każda władza zabiera i, i zaufanie i, i zawsze jest, jest czymś, no czymś trudnym. Ktoś, kto. Czyli tak Bronisław ważno. Komorski nie ma władzy, ponieważ ma duże zaufanie. Ale proszę zobaczyć, inna prezydentura Bronisława Komorowskiego, szósty rok rządów Donalda Tuska. Naprawdę trudno utrzymać zaufanie na tak wysokim poziomie, jak było, jak miał ją na początku Donald Tusk. Więc płacić, znaczy płacimy za, za to, że, 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 że mamy władzę, i płaci za to Donald Tusk. Także. W tym rankingu to widać. Czyli Donald Tusk nie obciąża platformy obywatelskiej? Nie, jest jej szefem. Parę tygodni temu został, platforma ma, został wybrany. Ma, ma wyższe notowanie niż sam szef rządu. No tak, ale tak jak powiedziałem, przeprowadzanie rządu kraju przez tak trudny czas, podejmowanie trudnych decyzji, to zawsze kosztuje. Ważne jest, żeby mieć odwagę i, i, i potrafić to, to, to przeżyć. A jak głęboka powinna być rekonstrukcja rządu? Czy na przykład powinien pozostać Bartłomiej Sienkiewicz, który jest stosunkowo niedawno ministrem, ale no chyba popełnił jakieś błędy przynajmniej wizerunkowe? Decydować będzie premier, to jest jego rząd autorski od początku. Ja on wiem, też, on też ja, go zmieniał. Więc według pana, jak głęboka powinna miał... być ta rekonstrukcja? Które resorty, w sensie te bardzo ważne, siłowe, takie prestiżowe, powinna ona... Nie chcę powiedzieć... do, doradzać, bo premier wie lepiej, jak, co zrobić, ale uważam, że jeżeli robić rekonstrukcję w połowie kadencji, tak jak zapowiadał to premier Tusk, to uważam, że ona powinna być konkretna i dotyczyć ważnych stanowisk. Znaczy najpierw ocena. Yy, ocena ministrów, yy, ich praca, to należy ja pana, do premiera, pan się zapytam, a potem decyzja. zapytam. pana o ocenę ministra Sienkiewicza, bo pan był kiedyś yy, na jego miejscu. Tak, nie chcę, nie, dlatego niezręcznym jest yy, go oceniać. Aha, czyli, nie, czyli pan nie chwali? Bo tak to by było panu bardzo zręcznie. Nie, chwalę. nie. Ale nie yy, chwali. Znaczy, Dobrze usłyszałam? Yy, pyta pani, jaka jest moja ocena ministra Sienkiewicza, tak. a ja mówię, nie wypada mi go oceniać, ponieważ byłem dwa lata. Ministrom spraw wewnętrznych. Tak, ale i to już wszystko przeszliśmy. Ja Niezręcznie, czyli. Dlatego nie, nie oceniam. Czyli nie zamierza pan go chwalić, bo wtedy byłoby panu zręcznie. Taki był dalszy ciąg tej rozmowy. Jeżeli bym chciał pochwalić, to, to bym przekazał pani. To jest bardzo trudny resort, szczególnie teraz. Dzisiaj, wtedy, kiedy nie ma jeszcze administracji, jest resortem, który koordynuje, nadzoruje służby. Tam jest naprawdę i wiele wyzwań, i, i wiele oczekiwań. I bardzo poważny, trudny Trudny parter, silne związki zawodowe w służbach mundurowych. To wszystko naprawdę niesie wielkie wyzwanie. Sobą. Czyli pan nie chwali, ale rozumie. Tak jest. Mhm. Panie przewodniczący, to prawda, że będzie pan odpowiadał za kampanię samorządową? Rozmawiamy o projekcie następnych wyborów przyszłego roku. One najpierw są europejskie do Europarlamentu, potem samorządowe. Nie ukrywam i, i mówię o tym publicznie, że zależałoby mi na tym, żeby móc zaangażować się i przygotować platformę do tych wyborów. One są bardzo dla nas ważne. Ale premier też tego chce, żeby Rozmawialiśmy pan... o tym, na temat koncepcji, jak przygotować partię. To jest ponad jeszcze, ponad rok, ale już te przygotowania musimy rozpocząć w listopadzie. Będziemy o tym na konwencji rozmawiać i to rzeczywiście jest jeden z poważniejszych problemów, o, które analizujemy teraz. W, a decyzja w ramach tego zadania w najbliższych tygodni. W ramach tego zadania nie, nie nadzoruje pan kampanii przedreferendalnej w Warszawie? Nie, nie. To, to jest domeną struktur lokalnych, warszawskich i mazowieckich i one to, to, prowadzę, to, to prowadzą. My rozmawiamy o, o konstrukcji wyborów a samorządowych. Są, tak, a jakie są nastroje przed tym referendum? Bo już państwo się cieszą, że jest wygrane, bo wam niespodziewany... Prezent zrobiło w postaci swojego logo Prawo i Sprawiedliwość. Tak, to na pewno bardzo pomogło. Pokazało Warszawiakom, jakie są prawdziwe intencje tego referendum i akcji pisowskiej. Że to jest po prostu taka znaczy, to, on... poli i polityczne, i, i, i tak agresywne, Ale to że tak To jest niesmaczne. nieprawda, co pan mówi, jakie są prawdziwe intencje, bo on, to była inicjatywa obywatelska. Ja mówię o symbolu, wykorzystaniu symbolu W Ale powstania i Powstania Warszawskiego. jakie są intencje tego mówię referendum. Pytało pani o pis, mhm. więc mówię, że PiS pokazał taką swoje, swoje prawdziwe oblicze w kontekście tego referendum. Warszawiacy wiedzą, co powinni zrobić. jakie no, jest oblicze żeby platformy, wybierać, która, żeby która wzywa do absencji? Jakie to jest oblicze? Państwo, I... mogą, Państwo mogą tego żałować przy kolejnych normalnych, nie, regularnych wyborach. Nie, ale pani redaktor, żeby też nie, nie czarować, my mówimy zupełnie wprost. Obecność przy urnach referendalnych pomaga odwołać panią prezydent Krąkiewicz Walc. Tak, tak. Nieobecność, nieobecność, absencja pomaga ją zachować i wybierać za rok prezydenta miasta. To trzeba o tym trzeba mówić otwarcie, a warszawiacy podejmą decyzję zgodnie z swoim przekonaniem. I tyle. Dlaczego pani Elżbieta Radziszewska, jak pan myśli, nie chce, żeby stanął przed komisją pan, pan generał Janusz Nosek? Czy to jest w ogóle zrozumiałe dla Pana? Chyba U... powinien mieć prawo przedstawić Uważam, swoją wersję. Uważam, że zdarzeń. dzisiejsze spotkanie komisji, w której przypomnimy są przed, przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, także opozycji, z ministrem obrony narodowej, wyjaśni tę kwestię i nie ma żadnego powodu, znaczy wyja... żeby, żeby, żeby ta praca nie była kontynuowana, żeby nie został zaproszony generał Nosek na następne spotkanie. Czy ono się odbędzie dzisiaj, czy na początku przyszłego tygodnia, to zależy od członków komisji. Tutaj nie I ma żadnego, nie żadnego zamiatania pod dywan. Proszę mi wierzyć, że wszystkim nam zależy, żeby te, te kwestie w zamknięciu oczywiście, ale bo to dotyczą na służb, zamiatanie pod ale dywan. to jest absurdalne, naprawdę. No proszę mi wierzyć, że Nikomu tak nie zależy jak nam, nie powinno zależeć czy, jak członkom komisji, żeby wszystko wyjaśnić. Jestem przekonany, że to jest po prostu nieporozumienie, to co się stało. Ta sprawa będzie wyjaśniona. A czy nie jest nieporozumieniem, że wiceminister obrony, który odpowiada za miliardowe zakupy, nie ma certyfikatu dostępu do informacji tajnych? Dlatego wolałbym usłyszeć wyjaśnienia żeby członkowie komisji odebrali wyjaśnienia ministra obrony narodowej i ta sprawa została na tym poziomie zamknięta. Nie, żeby była tak, efektem spekulacji medialnej, tak by, bo to be, szkodzi po panie, prostu państwu. Panie przewodniczący, Więc... tak bez wyjaśnień, logicznie, wyobrażę sobie pan taką sytuację wiem, że w innym jest... państwie? Nie, nie, nie. Trudno mi sobie wyobrazić. I wiem, że jest konflikt między dwoma osobami, które są ważne w strukturach obrony, Ministerstwa Obrony Narodowej. Szefa jednej ze służb i wiceministra. No tak, więc czy musi wiceminister zostać... nie powinien być zawieszony jest... do, do czasu wyjaśnienia Wyjaśnia sprawy? Wyjaśnia tę sprawę minister Obrony Narodowej w porozumieniu z premierem i informuje komisję do, komisję do spraw służb specjalnych. I na tym sprawa się kończy. Dzisiaj będzie koniec tego etapu. Można powiedzieć, tego za dużo zostało napisanych. Za, za, dużo, za dużo emocji przy tym wszystkim, a za mało decyzji. Ilu posłów Platformy będzie za skierowaniem wniosku obywatelskiego w sprawie aborcji do komisji, jak pan myśli? Jeszcze wczoraj myślałem, że będziemy głosować jednolicie tutaj, odsuwając, odrzucając w pierwszym czytaniu ten, ten projekt, który tak naprawdę praca nad nim przywraca wszystko to, co najgorsze, czyli... Tak, ale co pan myśli, bo patrzę na zagadnienie. Myślę, że to jest... Że, myślę, że... Myślę, że... że, że kilka... Chciałbym, żeby to było, że, żeby... Chciałbym, żebyśmy głosowali jednogłośnie, a jeżeli komuś nie, nie wystarczy tutaj... Um cierpliwości, no to mam nadzieję, że będą to pojedyncze osoby. Bardzo bym chciał, bo to jest bardzo Jak to ważne. cierpliwości? Znaczy, nie, nie, nie wystarczy wiedzy, że takie głosowanie i przywrócenie, wprowadzenie takiego, tak, tego projektu do prac legislacyjnych szkodzi parlamentowi i burzy aborcyjny kompromis. A to jest bardzo ważne, żeby no już, go zachować. I już tego nie możemy rozwinąć, bo musimy kończyć. Grzegorz nie. Schetyna. Dziękuję bardzo. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Beata Kniżnych do usłyszenia.